Teraz podam Ci parę takich przykładów i taką też ściągawkę, rozwiązanie może, które Cię naprowadzi na to, jak skutecznie korzystać ze wsparcia CRM, no bo tak naprawdę ci ludzie, ci pracownicy w dziale wsparcia CRM są właśnie po to, żeby Ci pomagać, tak? I im lepiej ich naprowadzimy na nasz problem, na to wyzwanie, które mamy, tym lepiej oni będą mogli nam pomóc, tak? I teraz tak, jeżeli masz taki problem bardziej techniczny ze swoim CRM-em, no to lepiej jest napisać maila, opisać ten problem i tam, wiesz, no, wkleić po prostu jakieś konkrety, tak, żeby ten dział wsparcia w CRM-ie mógł się do konkretów odnieść. Jeżeli z kolei jakiś błąd występuje w działaniu programu CRM podczas wizyty klienta, no to najlepiej szybko zadzwonić albo napisać na czacie, no bo w przypadku na przykład Insli szybkość odpowiedzi jest liczona w sekundach, czyli jeżeli mam już tego klienta, czy to na słuchawce, czy wizytuje u nas i chcemy już dopiąć ten temat, no to nie możemy czekać na napisanie maila czy na telefon, na oddzwonienie od CRM-a, tylko po prostu musimy mieć to załatwione tu i teraz. I wtedy najlepiej zadzwonić albo napisać na czacie, no bo tak jak mówię, w przypadku Insli szybkość odpowiedzi jest liczona w sekundach, więc możemy mieć ten problem rozwiązany, klienta dopiętego i możemy iść dalej. Jeżeli na przykład z kolei szukamy jakiejś funkcjonalności, no to warto najpierw sobie poczytać na ten temat w Help Center, a dopiero jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi, no to wtedy napisać na czacie. I to są takie chyba sensowne, podstawowe trzy porady, trzy scenariusze, które jak już zapamiętamy je, to będzie, myślę, że zarówno nam łatwiej pracować na tym CRM-ie, ale też będzie łatwiej działowi wsparcia udzielić nam odpowiedzi.